No tak właśnie można się pośmiać, niekiedy czytając niektóre komentarze. Ja tu konkretnie odnoszę się do komentarza, który mój jeden z ulubionych komentatorów na Twitterze napisał, udostępniając mojego posta i skomentował coś w stylu. No tak, polski biznes się rozwija, bo gnyszka prosi o darowizny. O co tu w ogóle chodzi? Nagrywam to wideo nie z myślą o tym komentatorze, bo to jest arcy, arcy ciekawy troll. Natomiast głównie nagrywam, ponieważ Piotr, Piotr Pytel zahaczył mnie na LinkedInie i napisał: Chętnie więcej posłucham o tym w ogóle, o co chodzi z tymi darowiznami, z tymi zbiórkami, bo kompletnie nie czuję tego tematu. No i rzeczywiście, czy spotkaliście się z sytuacją, w której firma dostaje darowiznę. No ja też się nie spotkałem aż do COVIDu. Przyszedł COVID, nie za bardzo było wiadomo co to będzie i odebrałem telefon. Odebrałem telefon od jednego. No Kiedyś to absolutnie pierwsza piątka najbogatszych Polaków, wciąż, wciąż bardzo wysoko w rankingach, który jest od lat zresztą sympatykiem towarzystw biznesowych i odezwał się i mówi: Dzień dobry, Panie Maćku, chciałem poprosić o numer rachunku towarzystw. Ponieważ no, widzę, co się dzieje, zakładam, że możecie mieć gorąco, chciałem, chciałem pomóc. No to ja mówię, no świetnie, bardzo fajnie, super. To w takim razie podsyłam, a, a, papiery, a papiery zrobimy chwilę później. Jakież było moje zdziwienie, gdy dzień później, dosłownie dzień później, na rachunku wpłynął przelew. Dość duży, jak na tamte czasy, i jak na tamtą naszą sytuację, z opisem darowizna. <grytanie> darowizna. Darowizna dla spółki akcyjnej. Czy ktoś coś takiego widział? No, wydaje mi się, że nie. A jeśli to, no, chyba nie analogiczno. Tak? I teraz ta sytuacja pokazała mi, że. Są wokół nas, są wokół naszej firmy ludzie, którzy, dla których nie mamy oferty. Ludzie, którzy nie wiem, albo już wszystko wiedzą, więc niczego nowego od nas nie mogą się nauczyć, albo już wszystkich znają i nie chcą poznawać nikogo nowego. Wystarczy im relacja ze mną. Którzy na przykład już są naszymi akcjonariuszami, na przykład. No ale wciąż. Uważają, że to, co robimy, jest bardzo fajne, i najzwyczajniej w świecie chcieliby nadać temu pędu. Oczywiście, najlepszą formą, by nadać temu pędu, jest skorzystanie z naszych usług. No właśnie, może na prezent, jeżeli samemu się nie potrzebuje. Drugą dobrą formą jest zostanie naszym akcjonariuszem w emisji, nie? Bo wtedy zasilamy, zasilamy rachunek spółki. No ale rzeczywiście, jeżeli ktoś nie chce się bawić w pierwszą ani w drugą opcję, no to przekazanie darowizny jest rzeczywiście formą no, realizującą ten podstawowy cel. I uświadomiłem sobie, że, że tak z jednej strony towarzystwa biznesowe można powiedzieć, że to maci gnyżka, tak? na moim brędzie osobistym zostały zabudowane i to się raczej nie zmieni. Jestem po próbie sukcesji menadżerskiej, ale nie wyszła i wydaje mi się, że nie warto iść w tym kierunku. Co więcej, przykład Warrena Buffetta mnie do tego też przekonuje. I okej, okay, już się z tym pogodziłem, nie mam z tym żadnego problemu. Więc moje, moja aktywność internetowa... A, a mam żyłkę publicystyczno-nauczycielską. E, oczywiście ona jest, jest monetyzowana przez towarzystwa albo przez przedsięwzięcia, zależne w zależności od tego, o czym mówimy, ale no, skoro ją, ją prowadzę, skoro prezes towarzystw biznesowych e, inwestuje czas w. Robienie przeróżnych treści, przeróżnych materiałów w internecie. Oczywiście one też mają swoją funkcję biznesową, mają do nas przyciągać odpowiednie osoby, ale jeżeli są także obserwowane przez ludzi, którzy, nie, którzy jak mówię, nie są naszym targetem, jeśli chodzi o usługi albo o bycie akcjonariuszem, no to dlaczego by im nie dać, skoro sami chcą? Powrócę do tego. To nie ja na to wpadłem. To on na to wpadł. Skoro sami tego chcą, to dlaczego nie dać im do tego łatwego narzędzia? I w taki sposób powstało, powstało konto na bajkofi.tu. W chwili, gdy to nagrywam, jest 27 listopada 2024 roku. Ogłosiłem 1 listopada, po tym jak w październiku kompletnie nie przypominałem Wam o bajkofi. Że w listopadzie chciałbym nadrobić i pobić rekord, i, i osiągnąć przynajmniej 1000 zł wpływów, z, te, z tego co widzę rekord już pobiliśmy. Natomiast no, jest to zaledwie 40% tego celu. Więc oczywiście, jeżeli uważasz, że to, co robię, albo to, co robię w internecie, jest dla ciebie jakoś tam dobre, inspiruje cię, otwiera oczy czy cokolwiek, albo wiesz o ludziach, którym otwiera oczy i w ich imieniu chciałeś to wesprzeć. No to właśnie, wejdź sobie na bajko.fi.tu Łamane przez Macie Gnyszka. To konto jest spięte z rachunkiem towarzystw biznesowych, a nie moim osobistym. I właśnie zostań sponsorem mojego, kanału mojego. Moich facebooków, LinkedInów, TikToków i tak dalej. Why not? Why not? No i tyle. Czekam na odpowiedź Piotra Pytla. Ciekaw jestem, czy go nie tyle przekonałem, bo nie zamierzam do niczego przekonywać, ale ciekaw jestem, czy ta odpowiedź jest ok. I teraz jeszcze jedna rzecz. Przeczytałem swego czasu świetną książkę o finansach firmowych i tam padło, wydawałoby się banalne stwierdzenie, ale moim zdaniem bardzo mądre, że jeszcze od nadmiaru pieniądza nie upadła żadna firma. I to jest dla mnie trochę taki, trochę taki, trochę taki mechanizm generowania pieniądza, którego się w ogóle nie spodziewamy, po to, żeby on umacniał naszą kotwicę finansową, ponieważ tak jak w poście na Linkedinie na ten sam temat napisałem, no, generalnie też jako towarzystwa inwestujemy, zarówno w spółki niepubliczne, ale także w spółki publiczne, głównie w spółki dywidendowe, no i one tworzą taką kulę śnieżną, przynoszącą rekurencyjny przychód. Więc no. To tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Oczywiście liczę na Wasze wsparcie. buycoffee.tu, łamane przez Maciej Gnyszka. Ten link też jest w opisie i w pierwszym komentarzu. A na ostatnie 30 sekund zostawiam Was z rekomendacjami filmowymi z mojego kanału. Dzięki, do zobaczenia, cześć.